fragment Ewangelii według świętego Łukasza jest jednym z tych, którzy zakorzeniają nas w rzeczywistości do krzesła. Chociaż Bóg każe nam spoglądać głęboko w siebie. I w siebie, jeśli chodzi o spoglądanie na siebie. Ale jednocześnie zaprasza nas do tego, abyśmy spojrzeli głęboko w Niego. To przede wszystkim miał na myśli Pan Jezus, kiedy zwraca się do swoich uczniów z powrotem trudniących się rybołówstwem. Wypłyńcie na głębi. Panie, całą noc łowiliśmy i niczego żeśmy nie złowili. Więc Chrystus jeszcze raz mówi, wypłyńcie na głębi. Ten dzisiejszy początek Ewangelii według świętego Łukasza osadza nas ludzi powołanych do głębi. Do głębokiego pojmowania samego siebie. Jeszcze głębszego zanurzenia siebie w tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Zakorzenia nas w doczesności. Że nie jesteśmy jakimiś ufolutkami, kosmitami oderwanymi od rzeczywistości doczesnej, gdzieś fruwającymi między obłoczkami. Nie. Jezus z Nazaretu jest człowiekiem historii. Nie jednym z mitów, z mitologii greckiej czy rzymskiej. Nie jednym z wóz będących wytworem ludzkiego intelektu i ludzkiego zapotrzebowania na poczucie bezpieczeństwa i spełnienia. Jest on elementem, i to bardzo istotnym elementem historii, którą odziedziczyliśmy i którą swoją obecnością współtworzymy. Bo również i my dokładamy swoje do historii powszechnej świata od momentu, kiedyśmy się pojawili. I będzie to wkład pozytywny, albo będzie to wkład negatywny. Ale właśnie ten początek, historyczny bardzo, bo odnoszący się do zarządców Cezara na terenie Ziemi Świętej, którzy sprawowali tam władzę w imieniu Cezara, jak również odniesienie się do tych, którzy stanowili element elity państwa izraelskiego, Królestwa Izraela, najwyżsi kapłani, Annas i Kajfasz, znani nam nie tylko i wyłącznie z tego chodnikowego powiedzenia, że jesteśmy odsyłani po urzędach albo po przychodniach od Kajfasza do Annasza. Nie. Ci ludzie to również element rzeczywistej historii. A po co to? No również i po to, żebyśmy patrzyli na Jana Chrzciciela, obecnego w życiu Jezusa z Nazareta, a tym samym również i w życiu Kościoła, a więc w życiu każdego z nas, święty Jan Chrzciciel, bezpośrednio nam nieznany. Nie ma już możliwości, żebyśmy go dotknęli, żebyśmy mu wytarmosili niestrzyżone włosy. To należy do historii. Ale jednocześnie również nie jest przedmiotem mitologii. Człowiek z krwi i kości, żyjący w sposób wyjątkowo ascetyczny, żeby nie powiedzieć siermiężny, ubierający się bardzo tanio, dlatego że zakładał na siebie ubranie zrobione z wielbłądziej sierści. Tańszego materiału już nie było. I odżywiał się, to prawda, że w pokarmy, które zawierały wysoką zawartość białka, dlatego przeżył, ale szarańcza nie należy do przysmaku, przynajmniej na naszych stołach. Ale jeśli święty Jan Chrzciciel
jest człowiekiem historii. To również i to, co robi. Przynależy do tego, co nazywamy historią przez nas odziedziczoną. A cośmy odziedziczyli od Jana Chrzciciela? Nie sposób ubierania się, bo to widać na załączonym obrazu. Nie sposób odżywiania się. Ale nade wszystko odziedziczyliśmy to, co on był, mówił w imieniu Boga, poruszony Słowem Boga. Słowem, które zostało do niego adresowane, a wyszło z ust Bożych. Chodził po okolicznych miastach i wioskach i wzywał do nawrócenia. Głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. A więc, jeśli to wydarzenie, wezwanie do nawrócenia jest również elementem historii, jak Tyberiusz, jak Poncjusz Piłat, jak Filip, jak Lizyniasz, jak Annasz i Kajfasz, tak również i wezwanie do nawrócenia, na odpuszczenie grzechów jest tym czymś, z czym się spotykamy wówczas, kiedy otwieramy książki historyczne. Dlaczego? Bo właśnie między innymi i w tym wyraziła się interwencja Boga w historię życia poszczególnego człowieka i jednocześnie każdego człowieka. Bo dokładnie tak należy rozumieć to zachowanie świętego Jana Chrzciciela, który się nie ogranicza do jednej albo dwóch miejscowości, ale chodzi od miasta i wsi w miarę swoich możliwości z jednym bardzo monotonnym wezwaniem. Głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak się stało, że jeśli mowa jest o nawróceniu, to w naszym świętym zgromadzeniu, w naszym świętym towarzystwie zawsze jest to odbierane we właściwy sposób, polegający na porzuceniu podłego, grzesznego życia, a na podjęciu wysiłku, aby żyć według woli Bożej wyrażonej w nauczaniu Jezusa Chrystusa, również człowieka historii. Ale przecież wystarczy, że człowiek dopuści do siebie różnego rodzaju autorytety, większe, mniejsze, które również starają się za wszelką cenę namówić nas do niczego innego, jak tylko i wyłącznie, to właśnie do nawrócenia ku temu, co oni uważają za właściwe. Diabeł będzie nas również, ludzi związanych z Jezusem Chrystusem, wzywał do nawrócenia nie na odpuszczenie grzechów, ale będzie nas wzywał do tego, abyśmy się nawrócili ku grzeszeniu. Wcale nie mało jest tego typu naszych na co dzień konfrontacji ze wzywającymi do nawrócenia ku temu, co oni uważają za mądre, co oni uważają za świeże, co oni uważają za dobre, co oni uważają za godne życia. Jak bardzo ważne jest to, abyśmy potrafili odróżnić różnego rodzaju gąszczu wzywających do nawrócenia. Tych, którzy wzywają nas do nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Do tego między innymi właśnie służy Adwent. Żebyśmy dopuścili do głosu, żebyśmy pozwolili mówić, przemówić do siebie między innymi świętemu Janowi Chrzcicielowi,
który będzie nas prosił, który będzie nas zachęcał, no właśnie, do tego, abyśmy się obmyli ku nawróceniu, ale na odpuszczenie grzechów. Nie jest to łatwą rzeczą. Nawet pokuszę się na stwierdzenie, że jest to rzecz, która przekracza nasze ludzkie możliwości. Dlatego, że nieustannie doświadczamy w sobie takiego bardzo przedziwnego napięcia, że do czego innego dąży duch ludzki, a do czego innego dąży ciało. Bardzo osobiście lubię świętego Pawła, kiedy on, przeprowadzając swoistą refleksję, no właśnie nad tą dziwną procedurą zachodzącą w jego życiu, kiedy wypowiada słowa: widzę dobro, widząc dobro, pragnę go, ale czynię zło. Dlaczego? Zadaję sobie pytanie. Ano bo grzech mieszka w moim ciele. Wiecie, o czym mówił święty Paweł, bo naprawdę wielokroć w ciągu dnia tego przecież doświadczamy. Co jest zatem lekarstwem na nieśmiertelność? Co jest zatem lekarstwem na mądrość? Co jest lekarstwem na grzech? Tylko i wyłącznie jeden. Jezus z Nazaretu, Bóg człowiek. Duszyczki moje kochane, z przyjęciem którego nie daj Boże, żebyśmy czekali aż do 24 grudnia 2018 roku. Nie daj Boże, żebyśmy zwlekali z przyjęciem tego, który został nam dany. Dlaczego? Właśnie po to, żeby wreszcie doświadczyć odrobinę komfortu w sobie. Jakiego? Życia zgodnie z Bożym zamysłem, z Bożym planem, z Bożą wolą. Dlaczego? No bo to On, Jezus z Nazaretu, jest w nas sprawcą chcenia i działania według woli Bożej. Nie można nam przejść obojętnie koło takiej boskiej wypowiedzi, koło takiej Chrystusowej nauki. To Jezus z Nazaretu, Bóg człowiek, jest w nas sprawcą, uwaga, chcenia. Chcenia, że człowiek nareszcie zacznie chcieć tego, co Bóg chce. Ale i działanie według woli Bożej. Dlatego nie czekamy na Boże Narodzenie. Przyjmijmy go już dziś. Dlaczego? Bo On jest drogą, prawdą i życiem. I On jest jedynym lekarzem na nieśmiertelność.